Dobry wieczór Państwu. Drodzy Państwo, bardzo jest nam miło, że postanowiliście Państwo ten wyjątkowy wieczór, jakby nie patrzeć, ze względu na dzisiejszą datę, na 14 lutego. Dla mnie bardzo wyjątkową, bo ja wtedy poznałem moją obecną narzeczoną tego dnia. Tym samym z człowieka, który nie pamiętał ani kiedy są walentynki, ani kiedy mielibyśmy rocznicę. Pamiętam te obie daty co roku. Ale bardzo się cieszę, że jesteście Państwo dzisiaj tutaj z nami, żeby, że tak powiem, wprowadzić w ten nastrojowy, uczuciowy i bardzo ważny, myślę, w życiu każdego człowieka wieczór. Tym bardziej jest mi miło, że naszym dzisiejszym gościem będzie osoba, która już raz, że tak powiem walentynkowo, skradła nasze serca i być może stanie się to dzisiaj drugi raz. Zapraszam serdecznie przed Państwem pan Paweł Ruszkowski. Naznaczył mi, może przez to.
Jako się rzekło piękną piosenką z repertuaru Zbigniewa Wodeckiego, lubię wracać tam, gdzie byłem, zwłaszcza do Kamienia, za co bardzo dziękuję dyrektorowi tego Ośrodka Kultury, Dominikowi Kostumskiemu. I Państwu się kłaniam w tym walentynkowym dniu, który tak się nieodłącznie kojarzy z miłością, z zakochaniem. I chciałbym dzisiaj wszystkie Państwa serca przytulić i zaprosić do takiej podróży przez utwory, które właśnie dotykają tej miłości w bardzo różnych odcieniach, w bardzo różnych momentach, w bardzo różnych odsłonach. Więc czujcie się Państwo zaproszeni do tej podróży, niezależnie od tego, w jakim stanie aktualnie Państwa serca się znajdują. Mam nadzieję, że w tym najszczęśliwszym. Dominik wspomniał w rozmowie telefonicznej o piosence Stare wiersze z mojej płyty Absencja, to słów Karoliny Słyk. I tak pomyślałem, że ten utwór blisko początku z dedykacją i podziękowaniem za zaproszenie zagram. Więc Stare wiersze, słowa Karolina Słyk, muzyka moja z płyty Absencja. Taka opowieść o bardzo burzliwych losach sercowych tego bohatera, jeśli takiego można wysnuć z tej płyty.
I na pewno jednym z takich momentów raczej krętych jest tytułowa piosenka tej płyty, czyli Absencja. Oryginalnie ten album jest nagrany z zespołem sześcioosobowym. Dzisiaj mam sześć strun, postaram się Państwu w takim pakiecie aranżację skompresować, mówiąc już takim muzycznym językiem. A więc Państwa wyobraźni muzycznej polecam do aranżowania perkusisty, tutaj kontrabasisty, pianisty, saksofonisty, jeszcze żeńskiego wokalu w niektórych utworach. A więc tytułowa Absencja.
chwilę do świata pisanego muzycznie przez artystycznego przyjaciela Michała Łangowskiego, którego mogą Państwo też kojarzyć jako lidera zespołu Cisza jak ta. I ja miałem przyjemność opiekować się aranżacyjnie dwiema solowymi płytami Michała z takiego cyklu Pomiędzy ciszą a ciszą. I na jednej z nich znalazł się piękny wiersz Grzegorza Szafłoniego o jeszcze piękniejszym tytule Zacałowanie. Tego tekstu nie mogło zabraknąć w walentynki. Jednocześnie wchodzimy teraz na chwilę w takie, powiedziałbym, uniwersum poety Piotra Brymasa, bo to nawet nie jest świat, to jest uniwersum, w którym ostatnio mam przyjemność się z moimi próbami kompozytorskimi obracać. Ale najpierw jeszcze z tej płyty właśnie wspomnianej Michałowej dwie kompozycje do słów Piotra Brymasa. Pierwsza z nich nosi tytuł Noc. Teraz Państwu zagram, jak jeszcze docisnę wszystkie odpowiednie tutaj przyciski instrumentu elektronicznego. Piotr Prymas, Michał Łangowski. Noc.
cienia uśmiechu w nocy, niby wcale nie widać. Łatwo to światło przeoczyć temu, kto nocy nie czyta, bo świt zostaje tak wiele przed marzeń i po widoku. Wszelką twoją dobroć dotykam cię, jak umiem. Nie odchodź w noc, nie odchodź, dopóki jej nie zrozumiesz. Na wszelką twoją dobroć dotykam cię, jak umiem. Nie odchodź w noc, nie odchodź, rozumiesz. Nie odchodź w noc przed nami, noc rozstań smutną słucha i ciągnie się latami, kiedy się ją zagłusza. Trzeba ją usycić głodem, trzeba zakochać w cieple, żeby nie rozpaczała echem ostatnich przekleństw. Na wszelką twoją dobroć dotykam cię, jak umiem. Nie odchodź w noc, nie odchodź, dopóki jej nie zrozumiesz. Na wszelką twoją dobroć dotykam cię, jak umiem. Nie odchodź w noc, nie odchodź, dopóki jej nie zrozumiesz. Na wszelką twoją dobroć dotykam cię, jak umiem. Nie odchodź w noc, nie odchodź, dopóki jej nie zrozumiesz. Wszelką twoją dobroć. Bliskość. I zobacz, wystarczy tak przyjść, jak ty wczoraj. Po wszystkich tęsknotach, tak zwanych humorach. I być tak bezradnie, na pozór, wbrew sobie. Patrzeć ładniej, zanim się coś powie. No zgoda, że kochać to my nie umiemy. To coś nas w nas trzyma, zanim się miniemy. Przeszkody to tylko rozpacz braku woli i rodzaj nadziei, że ból się przeboli. Bo kocha najbardziej się tylko przy mecie. Tuż przed tym, jak miłość już prawie nas wiedzie. I wtedy być trzeba gotowym na wszystko. Thank you.
Ja Piotra Prymasa znam od około 2, może 3 lat, w sensie kontaktu takiego już bezpośredniego. Po nagrywaniu tych płyt Michałowych odezwałem się do wówczas jeszcze pana Piotra z takim zapytaniem, czy ma w swojej szufladzie twórczej jakieś teksty, które mógłbym umuzycznić, zaśpiewać. I tak się rozpoczęła nasza znajomość, nasza też wspólna twórczość, która teraz zmierza w stronę kolejnej mojej płyty, dedykowanej, czy też poświęconej całkowicie poezji Piotra Prymasa. I jedną z piosenek, która znajdzie się na tej płycie, chciałbym teraz Państwu zaśpiewać i nosi ona tytuł Przytulenie. Życzę Państwu takiego przytulenia zawsze. Po taniec, czyli teraz będzie trochę
zaproszenia do tańca w tym przytulaniu. A jeśli taniec, to taki w rodzaju cheek to cheek, czyli zapraszam do krainy, tym razem amerykańskiego swingu. Jeśli mają Państwo chęć, to jest tutaj sporo miejsca. Można tańczyć. Piosenka o pięknym tytule, składającym się z czterech liter. L, O, V i E, czyli L, O, V, I, które tworzą w najprostszy sposób, czyli najlepszy, słowo love, czyli miłość, której oczywiście Państwu życzę. I sobie.
was blind. You were always on my mind. You were always on my mind. Maybe I didn't hold you all those lonely, lonely times. And I guess I never told you I'm so happy that you're mine. If I make you feel second best, girl, I'm sorry I was blind. You were always on my mind. You were always on my mind. Tell me that your sweet love hasn't died. To keep you satisfied, satisfied. Little things I should have said and done, I just never took the time. Jak są podróże dalekie, za ocean, to nie może zabraknąć też podróży bliskich. Zapraszam Państwa na Kaszuby, moje rodzinne. I to będzie utwór zupełnie Państwu nieznany, przetłumaczony na język kaszubski, dla ułatwienia. Mówisz na klepac, jak to mówią Kaszubi, tak jest. Smiepłe kłychy, świat prawie zawirował. Kto smiepłe kłychy, na to wina zmi. Bez grudów niebłe, znów mu na głową błę, kto smiepłe kłychy. Kto smiepłe kłychy, nie w siódce ręce wiatru. Kto smiepłe kłychy, na to wina zmi. Bez grudów niebłe, znów mu na głową błę, kto smiepłe kłychy. Stuk, wsiad kłamie krwi ziemię, kto spłekłe krył. Łeda i łedzi, pływ tydzień w cyk mnie. Ziemię, kto spłekłe łzy. Zaklęta ze mną, mówię mało, wytki ziemię. I z czasem szczęści, gdy będę śródze ten dwa. Zaklęta ze mną, łebie na pysno ziemię, spłekłe krył. I teraz pomiędzy narodowe.
ktozy błęd przyjdzie ze zgód. Czyli wicznie mdze, łe płyty łębie. Mój dektozy krejano mnie głębi. Ci głęb strach z cim mnie wyzle. Mój dektozy spełnia przyjdzę tu. I teraz pozwólcie Państwo, czy też pozwólcie Panie, że ze specjalną dedykacją dla Panów
Taka piosenka, powiedziałbym, instruktażowa spod pióra Andrzeja Sikorowskiego. Nazywa się Torebka Kobiety. A panie, bardzo proszę, słuchajcie, czy wszystko się zgadza. Żyje, więc wie dużo. Ale nigdy żaden mężczyzna nie dowie się wszystkiego o kobietach. Dlatego też mężczyźni czasami się wspierają w takim rozumieniu tego wszechświata kobiecego. I tak też było w przypadku autorów, a i pierwotnych wykonawców tej następnej piosenki, którą chcę, czy też chcemy, jak się państwo zaraz dowiedzą, państwu zaproponować. Ta piosenka jest rodzajem kolejnej piosenki instruktażowej. Do tego utworu bardzo będę chciał serdecznie zaprosić jedną z pań,
żeby reprezentowała tę energię kobiecą. Rolą dla pani będzie po prostu siedzieć tutaj na tym krzesełku i emanować kobiecą energią i w zasadzie nie przejmować się specjalnie tym, co ja śpiewam. Zacytowałbym tutaj moją panią profesor z Akademii Muzycznej, która kiedyś poinstruowała tak moją koleżankę ze studiów, powiedziała: siedź i patrz przed siebie takim wzrokiem, jakbyś czekała na pociąg. Więc o to wychodziło. Drodzy Państwo, tak się rozglądam, mieliśmy przed chwilą bardzo miłe spotkanie przed drzwiami, przed foyer z panią Weroniką. Czy pani Weronika dałaby się zaprosić na scenę? Drodzy Państwo, ja poprosiłem mojego zacnego kolegę Dominika o to, żeby mi pomógł w tym utworze. Dominik będzie reprezentował tego mężczyznę, który dużo wie. Ja będę starał się jakoś chłonąć tę wiedzę. Dominiku, dziękuję, że mi... Spróbuję, oczywiście. Urządzenia elektroniczne podłączone do prądu działają lepiej. Oczywiście nie obiecuję, że się uda, tak? Poza tym tej rolą pani Weroniki jest... Ja oczywiście wiem, że Paweł jest bardzo przystojnym człowiekiem o pięknych oczach i dodatkowo pięknie śpiewa, ale na to się da nie patrzeć, tak? Więc to nie o mnie ten utwór. Więc pani Weroniko, proszę patrzeć w przestrzeń i myśleć o jakimś sklepie warzywnym i po prostu 8 rano robię zakupy, tak? Więc jakby... Tę najbardziej przestrzenną. Więc no, drodzy Państwo, tak to jest. No dobrze. Więc drogi Pawle, tak jak ja rozumiem świat i kobiety na ten moment, spróbuję pomóc. Bardzo proszę. Dziewczyna lubi słuchać, nigdy jej nie żałuj słów. Nie zaczynaj smutno wzdychać, tylko mów jej, mów jej, mów jej, mów. Zacznij obojętnie. Piękną pogodę mamy dzisiaj w całym kraju. Zaginie pokój. Ale kto wie, czy jeszcze dziś nie spadnie deszcz. Zainteresuj konkretem. Popatrz, jak chmury nad dachami się skradają. To tutaj element grozy. Za chwilę wiatr podstępnie dmuchać zacznie deszcz. I teraz zręcznie przejdź do pokoju. Taką pogodę chciałbym być przy tobie blisko. Chciałbym powiedzieć ci to wszystko, co już wiesz. Nie wiem, czy słów mi starczy, żeby właśnie wszystko. I czy tych słów przypadkiem nie zagłuszy deszcz. Ale tu widzisz, i tutaj Pawle niestety mam problem, bo właśnie cały myk polega na tym, że słów nie można dopuścić do tego, żeby brakowało słów, rozumiesz? Więc bezwzględnie, niezależnie od okoliczności, trzeba dążyć do... ciągnąć dalej główny wątek, tak? Od pierwszej chwili, kiedy zamknęłaś drzwi za sobą, oprzyj się głównie na zaimkach. Wiedziałem dobrze to, że teraz to już ty. No, zaimków nigdy za dużo. Że tylko ciebie, tylko tobie, tylko z tobą. Jakieś deklaracje. I że od dziś to już nie ja, a tylko my. I rozdosz mi z jej przyszłości. Pójdziemy razem, zawsze razem obok siebie. I teraz gdzie znam, gdzie miesiąc maj trwa cały rok. Gdzie trzy księżyce każdej nocy tkwią na niebie. Na słowiki, to dosłownie już co krok. Tak, ale widzisz też, ja myślę, że nie wolno się też za długo rozwodzić nad tymi słowikami, bo ty teraz popłynąłeś w tę poezję i kiedy ona jest ona, tak, tutaj, to ty musisz się skupić na twoim zasadniczym temacie, którym jest właśnie ona, tak? Także jej powiedz śmiało i uczciwie, co czujesz, tak? Nie słowiki, Paweł. Widzę, że pani się przejęła.
tą rolą właśnie takiej obojętności. Nie słowiknie. Nie słowiknie. O oczach. W twych oczach widzę błękit wszystkich hawów świata. Tu dobrze trafisz z kolorem. I tylko taki świat ma dla mnie jakiś sens. We włosach jesień masz i smak późnego lata, a wczesna wiosna gdzieś się skryła w cieniu rzęs. No, to właściwie by było no. Ale ja mam jeszcze wrażenie, żeśmy o czymś zapomnieli. Nie no, słuchaj, błękit był, tak? Słowiki były, a nawet za dużo, tak? Słowiki, owszem. To tam wszystko, nie? Dominiku, jeszcze taki jeden mały drobiazg. I jeszcze wiedz najbliża, że ja cię nie kocham. Właściwie to od tego trzeba było zacząć. Ja już skończyłem, teraz możesz mówić ty. Dziękuję Dominiku. Pawle, wiesz, zabrać swoje instrukcje, bo nie daj Boże, to mi się jeszcze może przydać, nie? Dziękuję. Trudno nie wspomnieć opowiadania, choćby najbardziej powierz, że się spotkali pan ten i pani w pociągu. Zbyt wiele on szeptał jej. Za kim to, choć go przedtem nie znałem, przez tłoczny peron się przepychałem. Za panią, bynajmniej za panią. Przez kogo płonem i zbacząc trasy, czyniąc dopłatę do pierwszej klasy. Przez panią, bynajmniej przez panią. Mi się może przystanią, bynajmniej przystanią. Mówię jak czuję, mówię jak muszę, gdzie pani każe, tam chętnie ruszę. Za panią, bynajmniej za panią. Ta pani tego pana niszczyła przez cztery stacje co najmniej. Zwłaszcza złośliwie zaś wyszydziła użycie słowa bynajmniej. A on w końcu nie był zbyt tępy. Cokolwiek przygasł, to fakt. Ale ogromne zrobił postępy, mówiąc jej tak. Człowiek czasami serce otworzy. Kto go wysłucha, kto mu pomoże? Nie pani, bynajmniej nie pani. I kto nie patrząc na te zdania składnie, dojrzy, co człowiek ma w sercu na dnie. Nie pani, bynajmniej nie pani. U pani, proszę pani, wszystko jest proste. Myśli są trzeźwe, słowa są ostre. I rano, ale nie rano. I wiem, że jeśli szczęście dogonię, w cichej przystani się kiedyś schronię, to nie z panią, bynajmniej nie z panią. Trudno nie wspomnieć w opowiadaniu, które jest prawie skończone, że gdy rozstali się tamten pan z panią, szedłem za nimi peronem. I wtedy tego coś zatwiło i uleciało gdzieś w dal. Przez małą chwilę mi się zrobiło
Mistrza Wojciecha Monerskiego z muzyką Janusza Senta. A teraz jeszcze jeden młynarski, taki, który skrywa w sobie też walentynkowy czar, przykryty może nieco tą warszawszczyzną, z którą bardzo lubię się spotykać, ponieważ ja jestem oprócz tego, że pół krwi Kaszubą, to pół krwi mazowszaninem po tacie. I bardzo lubię to spotkanie również z tą kulturą językową. To jest taki utwór, który pan Wojciech Młynarski podobno napisał wtedy, kiedy przechadzał się w Warszawie ulicą Chorzą, uszkodził sobie swój elegancki trzewik i wstąpił do najbliższego zakładu szewskiego. Tam w rozmowie z szewcem usłyszał takie mniej więcej słowa tego szewca, odnoszące się do ówczesnego stanu polskiej piosenki estradowej. I to brzmiało mniej więcej tak. Czy otóż prawda, jeżeli mówisz mam o tańcach, nie gustuję ja w łamańcach różnych takich rock'n'rolla. Sam pan widzi. Jak ja słyszę te big bity, to ja staję tak jak wryty, jak starówka. Ja do ciszy proszę też. Dzień powszedni czy niedziela cenię w życiu luz i relaks. To mnie stroi, czyli konweniuje, bo w tańcu zresztą mam to samo. Najpierw troszkę taty z mamą, potem taniec. A już jeśli taniec, to podchodzą mnie wolne numery, szlofoksy takie mniej więcej. Farara, farara. Ja wtedy zdejmuję burbery, taki prochowiec pekarski. Mogę tańczyć, nucić do białego dnia. Aha, perkusja niech ledwo mnie szura. Nie bygbytowo, znaczy tylko delikatnie, tymi takimi krzyż. O! I wtedy jest pełna kultura. I takich numerów proszę więcej pisać mnie. Gdy sobie pywko kole z rana w barze smakoś, to słowa lubię wolne i tonację takąż. Fararara, szczegół. Gdy pywko sam kole i ten taki szmerek lubię, szmerek we mnie trwa. Podchodzą numery niewolne, ale raczej finezyjne takie, to coś takie fararara. Parara, jazz na przykład. Podchodzą, nie wiem czy pan tańczy czasami, ale pan przyzna, damie na łóżko w tańcu delikatne, jest piękna sprawa, tylko tak. Parara. I wtedy dłoni kobiety skłonny ująć jestem i kocham ją niestety całym swym jestestwem, bo jestem. Ja jestem z tych mężczyzn, co wchodzą na pokuszenie w wolnym rytmie i bez gruźb, absolutnie sama łagodność. Niewolne numery podchodzą, lecz nie podchodzą twórcy serio do tych próśb, także jednak ich proszę. Panowie, zróbmy tak po całości, przyjemne, wolne numery. Nie tak wszystko szybko i szybko, i barabaniem, i barabaniem. Potem co się dzieje? Ja się pocę, panienka na się płosi. Zasadniczo wszystko nie tak. Także apeluję, więcej luzu. Na razie. Chciałbym spuentować ten dzisiejszy program takim przepięknym standardem jazzowym, który jest życzeniami miłości w
takiej porze jak teraz, idealnie by było, gdyby był jeszcze śnieg, ale on był niedawno i ma być jeszcze za chwilę, więc powiedzmy, że wyobraźmy sobie, że jesteśmy jeszcze w całym środku pięknej, śnieżnej zimy. I niech każdy płatek śniegu, który Państwo sobie wyobrażą, będzie takim kojącym życzeniem miłości i moim podziękowaniem za to spotkanie dzisiaj.
oczywiście poproszę cię o przynajmniej jeden bis, zrobisz tam tę przyjemność. I bardzo się cieszę, że tutaj jesteś, bo my też zaczynamy pewnego rodzaju coś nowego w kamieniu, odkąd ja tutaj jestem. I jakoś mi się tak kojarzy, że kiedy byłeś tutaj u nas na tym koncercie otwarcia, to chciałem ci powiedzieć, że bardzo się cieszę, że z takimi artystami jak ty rozpoczynamy tę naszą nową drogę i że zawsze będę pamiętał, że byłeś tutaj u nas na początku i że tak jak ludzie, którzy wyrażają też swoje emocje względem ciebie, widać, że możesz się tutaj czuć jak w domu. Bardzo się cieszę z tego powodu. Chciałem podziękować jeszcze zanim z ogromną przyjemnością coś jeszcze dla Państwa i mam nadzieję, że z Państwem zaśpiewam, to chciałbym bardzo podziękować właśnie Tobie, Dominiku, oraz całej Twojej załodze, Elmonie, Paulinie, Sławkowi, Wiktorowi oraz jeszcze wszystkim innym pracownikom tego ośrodka kultury, który już to wspomniałem ostatnio, ale dla mnie jest jednym z najjaśniejszych punktów kulturalnych na mapie, nie tylko tutaj okolic, ale w ogóle Polski, a już od 10 lat tu i ówdzie bywam i naprawdę wierzcie Państwo, że macie teraz wyjątkową ekipę, wyjątkowe miejsce tutaj w Kamieniu Krajeńskim. Bardzo dziękuję Państwu, że zdecydowali Państwo ten wieczór spędzić właśnie tutaj. Tym bardziej, że ten pomysł naszego spotkania był bardzo spontaniczny, w zasadzie powstał, zrodził się tydzień temu, a Państwo są. Bardzo się z tego cieszę, bardzo za to dziękuję. No i cóż, już idę grać. Chciałem powiedzieć jeszcze, że będzie mi ogromnie miło, jeśli zechcą Państwo jeszcze po zakończonym koncercie spotkać się gdzieś tam w okolicy właśnie takiego stolika, na którym są różne moje płyty, moja muzyka. Zapraszam serdecznie, właśnie tam jak najprędzej będę mógł, dobiegnę. No a cóż, teraz raz jeszcze dziękując Państwu, może coś takiego. Przejdę się tutaj obok. Czy zaśpiewają Państwo razem ze mną? Państwo się zgadzają w ciemno. Absolutnie nie. Wojna to będzie straszna, bo czas nas będzie chciał znowu.
Nie jest za późno. Nie jest za późno. Nie jest za późno. Jest już 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 za późno. Jest już za późno. Jest już za późno. I wydaje mi się, że to Państwo jednak mają rację. Czasu. Drodzy Państwo, myślę, że nie jest za późno, że
żeby coś dobrego dzisiaj jeszcze zjeść ze swoją drugą połówką bądź w samotności. Życzę Państwu dobrego wieczoru. Dziękuję, że byliście z nami. Pamiętajcie, że zaimków nigdy za dużo. Wszystkiego dobrego. Można chlebić.